Cześć, ja jestem Kobra, witam was w kolejnym odcinku z gry War Thunder. Na prośbę czy zapytanie Czerwonego Ninja, dzisiaj gramy Italią. Miałem drobne problemy, padło mi kilka rzeczy na płycie głównej. Nie miałem kompa przez dłuższy czas i nie mogłem nic wrzucić. To jest moje trzecie w ogóle podejście do nagrywania, z uwagi na to, że mam cały czas problemy albo ze sterowaniem, albo problemy z optymalizacją, z dźwiękiem. Nie wiem, jak teraz wyjdzie, ale zobaczmy, polatajmy. Cztery misje już sobie pograłem, troszeczkę podgoniłem w punktach, jeżeli chodzi o ten, zdaje się, bombowiec S-81 i zaczniemy od CR-42. Zniszcz pojazdy naziemne wroga, główne zadanie, które powoduje, że najwięcej punktów zwycięstwa traci przeciwnik. Wchodzimy do gry za 2 sekundy, dobra. I spróbujmy. Powiedzcie mi, jakim dźwiękiem, dlatego że mówię, już raz nagrywałem, czy nawet dwa, nawet jeszcze sobie zmienię tak na wszelki wypadek dźwięk, żeby było mnie słychać. Chyba że nikomu do szczęścia nie jest potrzebne, to wtedy może w ogóle sobie oglądać bez dźwięku. Zobaczmy, widzę, że tylko 26 leci tak w miarę na mnie i najszybciej z nim mamy możliwość spotkania, ale chyba przerzucimy się na I-15. Zostałem bardziej uszkodzony niż on. Spróbujmy jeszcze w takim razie troszeczkę pozadawać strat. Dobra, i w tej chwili już niestety stracimy. Spróbujemy się nawrócić do swojej bazy. Czy tu mamy w ogóle jakieś lotnisko? Sprawdźmy sobie na mapie. Mamy, ale tu nie ma szans na tam lecieć. Nie no, cudowna, cudowna rzecz. Aż sobie to wezmę. Wrzucę. Zrzut ekranu. Co tu mam? CR-42 CN Marcolino. To widzę, że nie to to samo, tylko troszeczkę inny model. Gladiator. Zobaczmy, tutaj mamy do 17, może byśmy do niej tak polecieli. Przełączmy się, że byłem na tych pierwszych osobowy, dawno nie grałem. Dobra, jak widzę, że ktoś nie napastuje. Na przeciw. Niestety. Wcześniejsze gry były troszeczkę lepiej niż szły. Nie ma co ukrywać. Myślę, że po tej rundzie tak czy inaczej zdobędziemy S-81. W obecnej chwili może udałoby się tego gladiatora tutaj ściągnąć. Wejdźmy do kokpitu. Myślę od dłuższego czasu o zakupie joysticka, żeby móc polatać w grach realistycznych czy pełnej symulacji. Niestety chyba wygląda tak, że raz, że po prostu nie mam chyba co, dwa, że latanie, powiedzmy sobie, używam tylko myszy przy grach tych pełnych symulacyjnych, nie daje możliwości praktycznie nawet stawki. Jest tak niesterowny wtedy samolot. Zniszczyć jeszcze ten, a przynajmniej troszeczkę zadać im strat i poratować kolegę. Tutaj mamy kolejnego kandydata do zestrzelenia.
możliwość utworzenia klap. Klapy start. Nieznacznie. Został mi ostatni w obecnej chwili samolot, więc można powiedzieć, że dosyć szybko zakończymy tą rundę. Mogę się postarać jeszcze coś zrobić. Często bywa tak, że przez wszystkie samoloty, które mam, nic nie mogę zrobić, a później na ostatnim nie wiem, czy garść się biorę, czy co. Spróbujmy coś tu. Spróbować chociaż zastrzelić. No niestety. Chwila to nie czytam. Czemu nie nagrać? Znaczy nagrała mi się, ale to nie będziecie mnie słyszeć, ta, która jestem pierwszy na liście. Żeby też pokazać, że kurczę, nie jest tak, że w ogóle nic nie wiem tutaj. Dobra, wracamy do hangaru. Zobaczymy. Poczekam może, chyba że już mam możliwość grania w obecnej chwili. Mogę wejść już do boju z powrotem, jeżeli chodzi o Italię, dlatego nie będziemy czekać na wyniki poprzedniej. Może udałoby się zrobić to skrzydło w skrzydło, praca zespołowa oraz pomocna dłoń, czyli to albo to, zdobywając osiągnięcie pracy zespołowej oraz pomocna dłoń, czyli to i to musimy mieć, żeby i wygrać misję, żeby dostać to zadanie. Z tym, że te zadania są mało płatne, nagroda jest 1000 tylko, no 50 punkcików, powiedzmy sobie, nie daje tutaj jakichś fenomenalnych. Tak czy inaczej będziemy mieć S81 za chwileczkę. Dlatego ja już tu wykupiłem sobie załogę, proszę bardzo. Może w takim razie weźmiemy od razu tutaj badania mamy, zakupimy sobie ten samolot, wybierzemy załogę. Zobaczmy, jakie mamy tutaj modyfikacje do niego. W pierwszej chwili, no oczywiście zaczniemy od kadłuba. Zobaczymy, mamy w tej chwili 5 maszyn, także zawsze to jest już jakaś zmiana. Oj, szybszy, można powiedzieć, czas oczekiwania. O wiele krócej czekaliśmy. Dobrze, weźmy sobie w takim razie tego S81. Czy ja tu mam bomby? Mam, tak. Tylko... Ile ja ich mam? 28? Naprawdę? 28 bomb? Nie ma tych bomb. No dobrze, no to spróbujmy troszeczkę. Zobaczmy sobie tylko, czy tutaj wszystko działa, bo nie mam z tym problemu z sterowaniem. Samochody pancerne są najbardziej gwiaźdne, pancerne. Tutaj bardzo ładnie nam się ustawiły. A powiem, że są dosyć daleko już te przed nami te samoloty. Może udałoby się takim latem troszeczkę nieprawdopodobnie gdzieś tu wjechać między nie i zrzucić tych 28 bomb. Jednak drugim zniszczą z tym bardziej nasze, można powiedzieć, główne cele. To widać, jak się mapa kończy tutaj, w ogóle nie wiem. A to jest morze tak. Aha. No i pięknie. Asysta. Dobra, z tej perspektywy się nie będę zrzucać.
trzy jednostki zniszczone. Nie powinienem robić takich zwrotów, bo się wystawia bardzo na ostrzenie, ale... Powiedzmy, że... Jesteśmy też, mamy troszeczkę już ogon pokiereszowany, dlatego mam problemy z utrzymaniem, można powiedzieć. Albo czekajcie, ja spróbuję przełączyć się na strzelca. Myślę, że sobie opuścił. Troszeczkę podgonimy towarzystwo i spróbujemy zrobić kolejny nalot. Mam jeszcze 9 bomb. Tutaj mamy samochód pancerny, tutaj dwa samochody pancerne, jeżeli dobrze patrzę. Nie wiem, czemu nie mogę robić zooma. Nawet już. Powiedzmy sobie późniejszym. Z tego co widzę na schemacie samolotu, mamy troszeczkę prawo skrzydło, uszkodzony silnik oraz kabinę pilota, czyli prawdopodobnie nie mamy tam już za dużo osłony. Mamy jednostki zniszczone, fajnie. Skórę go nastraszyć. Absolutnie nie chciałem w niego lecieć. Muszę sobie tak nie myśleć nawet. Atakujcie wroga! Zostałem jeszcze 3 bomby, może uda się tam coś dalej zniszczyć. Mamy tutaj samoloty pancerne, bo jakbym miał teraz możliwość powrotu. Podwozie nie jest schowane zdecydowanie, bo jest na sztywnych stelażach. Widzę, że już tylnych pilotek nie mamy. Strasznie ściągam ich, nie muszę, żeby utrzymać mniej więcej poziom. Utrzymać ten poziom muszę dosyć tak mocno w dziób w dół kierować. No więc, spróbujmy troszeczkę popełnić, może przydałoby się go posadzić na lotnisku. Nic nas nie goni. Myślę, że bardzo ładnie wygląda to samolot. To jest model S81. Przydałoby się poczytać na temat tych samolotów, ale jakoś nie mam czasu. Raczej tylko krótkie potyczki, które mogę sobie tutaj toczyć. Dobra, mamy bomby. Jesteśmy prawie u wygranej, dlatego myślę, że zawrócę powrotem. Mogłem w ogóle nie odlatywać od miejsca bitwy, aczkolwiek jesteśmy bardzo łatwy w obecnej chwili bardzo łatwym celem. Z tego co widzę, przyszły nam paliwo, ale mamy jeszcze sporo tego paliwa, także to jest nie za wielkie. Mam również przeciek oleju i z tego powodu rośnie nam temperatura w silniku i najprawdopodobniej za jakiś czas jest szansa, że on raz, będzie się szybciej przegrzewać. Dwa. No niestety, wleciał w nas. Dwa. Pewnie by się po pewnym czasie wyłączył. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby się sam z siebie zapalił. Chociaż nie, może raz. Dobra, weźmiemy sobie tego Markolina. Nie jest to 8, ale myślę, że wykonywałem kawał dobrej roboty, niszcząc aż 7 tych celów naziemnych. Tam widziałem, że gracze nie mieli po 10 graczy, 10 zniszczeń, 14 chyba, 12. Nie jest źle. Zawsze mamy tutaj, proszę bardzo, badanie zostało ukończone. No wiem, że zostało. No jest 81. Można by było już ewentualnie tego badać, ale ja bym chciał w tej chwili, no może który z myśliwców, czyli tego C200. W tej chwili byśmy jeszcze szli w tym kierunku. To sobie kupimy kadłub. Chłodnicę oczywiście też dodamy. Mamy jeszcze jakieś badania. Mamy 159 punktów badań. Myślę, że do kadłuba weźmiemy. Później będziemy się niezgodne modyfikacje. To zakupmy jeszcze oczywiście. I co? No myślę, że jeszcze jedną w takim razie zrobimy Italię. Ja proszę Was o pisanie w komentarzach, jak było z jakością tego
nagrania, z tej uwagi, że ja to nagranie będę po prostu bez żadnej obróbki wrzucać po prostu na YouTube'a. Powiedzcie mi, jak jest z dźwiękiem, czy jest za cicho, czy jest za głośno. I jeszcze dodatkowo powiedzcie mi, co byście chcieli ewentualnie w przyszłych gameplayach zobaczyć. Takie informacje dla tych, którzy lubią oglądać Space Engineers, że będzie konstruktor, tylko że tak jak mówię, straciłem wszystkie zapisy, tylko to co na Steamie mi pozostało. Mam możliwość do uzyskania, to jest krótka, że tak powiem, historia, także nie ma sensu tutaj nic więcej robić. I kolejna rzecz to jest taka, że będę chciał zrobić serię taką, serię survivalową Space Engineers, hardkorowo trudną, z powiedzmy sobie jednoczesnym poradnikiem podczas tworzenia tej serii. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy będę miał czas. Jestem też na etapie poszukiwania programu do obróbki wideo, z uwagi na to, że Windows przestał w ogóle supportować Windows Movie Maker. Dobrze, zobaczymy, czy jesteśmy w stanie to coś zniszczyć. Mamy dwie jednostki zniszczone. Spróbujmy się uderzać troszeczkę w tej części. Spróbujmy może... Mam jeszcze 14 pocisków. Mamy 3 śmigła, aczkolwiek już jeden silnik jest poszkodzony. No niestety poświęcałem się, ale pomyślałem, że zniszczę i tak musiałbym siąść. Za te punktów za miękkie lądowanie nie ma zbyt dużo, ale natomiast za zniszczenie już jest ich troszeczkę więcej. Spróbujmy w takim razie coś podziałać na naszym polu. Wow. Something will be big. Można by się było już prawie poszczególnie wolno. Dobra, spróbujmy. Punkty. Tutaj mamy nieśmiertelne. Tutaj ktoś się strzeluje na wlewu. No to jest fajne w tych samolotach niskich rang, że one są bardzo zwrotne i robić je to czasami nawet bez skrzydeł lądowają, także jakby to powiedzieć, nieśmiertelny, to ja może i jestem czasami. Samochód pancerny i CR-32, czyli też z Italii. Oho. Tak jak mówię, wydaje mi się, że nie ma sensu jakiegoś większego, żeby skupiać się na fragach, na łapaniu tak powiem kolejnych zastrzeleń. Dosyć istotną rzeczą jest, żeby pomagać całemu zespołowi. Wtedy na pewno będzie nam łatwiej. Spróbujmy. Tylko, że nie mogę go... Nie będę go za chwilę przez wyprzedzenie strzelił, bo... Tylko, żebym jeszcze mógł podciągnąć chociaż ten kawałek. Przyspieszmy troszeczkę próbując. Czy to był mój?
nic przebadanego. Zróbmy sobie ten CA42. Chociaż tutaj mamy nieprzebadane chyba jeszcze parę elementów. Jak z tymi spinkami zwycięstwa? No całkiem nieźle. Są to pancerny, są to pancerny. Artyleria. Artyleria, są to pancerny. Tutaj mamy troszeczkę dział samobieżny peplot. Może tych by się udało troszeczkę jeszcze pić, co by ułatwiło może pracę nam. Myślę, że się może nie spostrzegam. Może im to nie tutaj przede mną teren. No jednak coś tu podopali, ale jest inny. To jest to, o czym mówię. Wykonałem kawał roboty, powiedzmy sobie, niszcząc ich osłony przeciwlotnicze, a za to miałem wsparcie za plecami, gdzie można było wykonać, mogli ściągnąć mi tych, jakby to powiedzieć, upierdliwców, którzy mogliby popsuć. To już samobieżnie działa przeciwlotnicze. Może uda się tutaj również je zniszczyć. Proszę bardzo. Muszę pamiętać o tym, żeby szybciej wychodzić troszeczkę z tych. Te jednopłatowe jednak samoloty, one są o wiele mniej zwrotne, a przynajmniej z tych wcześniej myślących wczesnych lotów. Jesteś. Nie jest to wykonane. Niestety drużynie pierwszy. Najlepszy oddział. Ale czy faktycznie byłem najlepszy? Nie wydaje mi się. Fajnie. Tutaj dostaniemy jeszcze teraz jakieś punkciki. Dobra. Tu możemy sobie przebadać tak. To sobie na pewno zakupimy. Przebadamy sobie bomby. S81 możemy zakupić kadłub i mamy 149 punktów. Zróbmy sobie sprężarkę, żeby to jakoś było. Talizmany. ...52 trafienia. Czas bitwy 447, asety 9, zniszczone cele naziemne 11, zniszczone samoloty 1. I to jest to, o czym mówię. Czasami warto jest wykonywać, jak mówiłem w poradniku jednym, przelot przez pole bitwy i nawet musnąć kilka razy niektóre samoloty, zostawić ich, żeby nie łapać tych wrogów, a jednak dostawać asysty. Niszczyć cele naziemne przy okazji. No i co? Przez to znalazłem się na pierwszym miejscu. Można powiedzieć, miałem aż 9 asyst. Prawdopodobnie to mnie wyniosło, dlatego że miał 4 asysty, miał 16 zniszczeń. To jest o wiele więcej zniszczeń celów naziemnych. Cele naziemne nie jest wcale tak wbrew pozorom łatwo zniszczyć i tylko 2 zniszczone samoloty. Tutaj mamy dużo zniszczonych samolotów, ale mało tych, powiedzmy sobie, celów naziemnych. Dlatego oni przegrali. No nic, ja dziękuję w tym odcinku. Dajcie znać, jak Wam się podobało, co chcecie zobaczyć w następnym, ewentualnie z tej serii, bądź innych, które mam możliwość w obecnej chwili poprowadzenia w niedługim czasie. Możliwe, że pojawi się storyline z Battlefronta 2. To byłoby dosyć ciekawe. Ja dziękuję już na razie i cześć.